Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak rozwiązać pewne problemy z grami na Steamie. Moja platforma to, jak widzicie, dwie karty graficzne. I jedziemy z tym koksem. To jest specyfikacja mojego superkomputera na Linuxie. Dobra, jedziemy z tym koksem. Tu mam Steama. Uruchamiamy Euro Truck Simulator. Ja zawsze wolę sobie pozostawić jakąś tam furtkę wyboru. Tak, jestem, nazywam się Piotr Jałocha, a na YouTubie używam pseudonimu Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości, albo po prostu Piorun Elektryk, albo Piorun Burza Elektryk, w zależności jak mi się chce. I mamy Euro Truck Simulator 2. Na początku mamy ładne 60 fpsów, ale to jest tylko menu. A coś się odwaliło, bo mamy tutaj artefakty jakieś, ale to czasem się zdarza, nic strasznego. Niedawno sprawdzałem zgodność plików gry, więc jest wszystko w porządku. Aktualizowałem sobie Linuxa. Nie o to mi chodziło. Dobra. I słuchajcie, w tej grze występuje coś takiego czasem. Zobaczcie, teraz u mnie w grze wszystko chodzi bardzo płynnie. Bardzo płynnie, nie mam z niczym problemów. Ale zdarza się czasem w ETS-ie. Wiem, że nie skręciłem czy coś tam, ale to jest tylko pokaz. Zobaczcie, jak teraz wszystko mi bardzo ładnie, płynnie chodzi. Zaraz opowiem, o co chodzi. I mamy 61 fpsów. Słuchajcie, chodzi o to, że czasem w grze występują drobne przycięcia albo klatkowanie gry. Już Wam pokazuję, o co ogólnie chodzi. Tak, nie ma to jak ciężarówka firmy Renault. Jean Clamotte, ja Wam dam. To dałeś Jean Clamotte ciężarówkę klepaną na szrocie. Dlatego się tak rozpierdalają masowo. Sorry, że bez kierunkowskazów, ale to jest tylko pokazówka, jak gra bardzo płynnie chodzi, nie klatkuje się, żadnych problemów. Rozwiązałem problem, który w Ubuntu występuje w wielu grach. Zaraz Wam pokażę, o co dokładnie chodzi, tylko sobie staniemy gdzieś. Akurat jest zielone. Panie, pierwszeństwo miałem. Zobaczcie, tak doskonale płynnie chodzi, że naprawdę aż jestem szczęśliwy z tego powodu. Wiem, że dużo osób... No i dzwon. Dobra, kończymy te granie. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Tylko najpierw Wam jeszcze pokażę opcje graficzne, jakie mam. O, czemu mi się to zarestartowało? Bo ja miałem tak to ustawione, wysokie. O. Dobra, wysokie. Ale słuchajcie, jeszcze nie koniec. Dobra, o. Zobaczcie, ustawienia wysokie i 60 fpsów dalej. Dobra, już Wam pokazuję, o co chodzi głównie.
Bierzecie sobie tu opcję właściwości i tu, gdzie macie zgodność, odznaczacie tą opcję całkowicie. I dzięki temu każda gra wam będzie na Linuxie płynnie chodzić. To jest cały sekret. Ale najważniejsze, dobra, tu mamy wszystko, ale jeszcze wam pokażę ustawienia. Ale najważniejsze w Linuxie, żebyście mieli te opcje zaznaczone. Te opcje musicie mieć zaznaczone i to. I to jest właśnie cały sekret, żeby gry na Linuxie chodziły bardzo dobrze. Dzięki, trzymajcie się, Piorun Burza Elektryk, pozdrawiam.